Obwodnica Słupska i kobelnicy przebiegać będzie w ciągu drogi krajowej nr 21, która prowadzi do ustki. Początek planowanej drogi zlokalizowany jest na istniejącej już południowej obwodnicy Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6. Obwodnica kończyć się będzie w Bydlinie. Nowa droga ma odciążyć i kobelnicę od ruchu tranzytowego nad morze i w głąb kraju. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad przygotowała ostatecznie trzy warianty przebiegu nowej trasy dwa zachodnie i jeden wschodni. W dwóch pierwszych trasa zaczynałaby się na węźle Słupsk-Zachód, w trzecim na węźle Redzikowo. W zależności od wariantu obwodnica liczyłaby od 8,5 do prawie 15,5 km. Mieszkańcy zachodniej części Słupska oraz kilkunastu miejscowości z gmin Słupski i Kobelnica mogą do najbliższego poniedziałku wziąć udział w konsultacjach i wybrać jeden z trzech wariantów przebiegu obwodnicy. Druk formularza konsultacyjnego znaleźć można na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a skan dokumentu można wysłać mailem na adres sekretariat sekretariat_dansk@gddkaia.gov.pl z dopiskiem konsultacje społeczne obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21. Uwagi można również zgłaszać telefonicznie pod numerem 58 511 2405. Obwodnica ma powstać do 2030 roku i zrealizowana ma być w ramach rządowego programu 100 obwodnic.